Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób poznać innych ludzi. Niezależnie od tego, czy chcesz kogoś poznać jako partnera czy partnerkę, albo po prostu czujesz się trochę samotnie, chciałbyś mieć więcej przyjaciół, kogoś z kim możesz porozmawiać, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! Jako ludzie jesteśmy przystosowani genetycznie do tego, żeby żyć w stadzie, żeby żyć w pewnej społeczności, żeby nie żyć samotnie. Nawet ludzie, którzy są introwertykami, tak jak ja, bo ja jestem w dużej części introwertykiem, lubię spędzać czas samotnie, robić sobie coś, pracować nad jakimiś projektami, to nawet tacy ludzie właśnie potrzebują raz na jakiś czas towarzystwa innych ludzi, jakiejś tam bliskości, może w mniejszym zakresie niż ekstrawertycy, ale każdy z nas jest przystosowany do tego właśnie, żeby to, przez to życie iść i mieć jakichś ludzi dookoła siebie. Niestety nikt nas nie uczy w dzieciństwie właśnie, jak tego dokonać, jak sprawić, żeby dobrze się komunikować z tymi ludźmi. Jesteśmy niejako skazani na samodzielne odkrywanie po prostu tego, w jaki sposób właśnie znajdować sobie przyjaciół, czy jak sobie radzić z płcią przeciwną. No i jesteśmy skazani na to, jak nas to życie wcześniej po prostu do tego przygotowało. Niektórzy mieli fajnie, w domu może ich rodzice czegoś nauczyli i tak się życie poskładało, że po prostu te relacje wychodzą im łatwo i bez większych jakichś przeszkód. Natomiast bardzo duża część ludzi niestety no, w tym właśnie, w tej losowości po prostu swojego życia gdzieś tam nie nauczyła się tego i później cały czas boryka się właśnie z tym, że nie potrafi dobrze się z ludźmi komunikować, znaleźć sobie jakichś dobrych przyjaciół, znajomych, nie potrafi właśnie w tym życiu się odnaleźć. Dlatego dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć i dać kilka bardzo prostych rad na to właśnie, jak znaleźć sobie jakąś bliską osobę, jak radzić sobie, żeby poznawać właśnie swoich, mieć więcej znajomych, mieć więcej przyjaciół i jak poznawać tych ludzi. Nowych ludzi. Pierwszy problem, który tutaj chcę poruszyć, to jest właśnie sprawa związana z nieśmiałością. Niestety tak jest, że duża część ludzi, w zasadzie większa część ludzi, tak jak ja patrzę, jest nieśmiałych i mają problem z tym, żeby właśnie kogoś nowego poznać, nie są takimi otwartymi duszami towarzystwa, które od razu gdzieś wparowują do pomieszczenia i od razu wszyscy ich lubią i wszyscy z nimi chcą spędzać czas. Niestety wygląda to tak, że musimy jakoś sobie z tym radzić i mamy te przeszkody pewne, które gdzieś tam w dzieciństwie się wytworzyły. I jak radzić sobie z tą nieśmiałością? Właśnie, żeby nie mieć lęku tego wewnętrznego przed poznawaniem innych ludzi. Ja opracowałem kiedyś taki system właśnie w książkach, które napisałem, Księga Związków zarówno dla mężczyzn i dla kobiet i również uczyłem tego systemu właśnie na szkoleniach, gdzie opracowałem cały model i cały program, przez którego przejście właśnie pozwala, żeby z tą nieśmiałością sobie radzić. Przede wszystkim pierwsza rzecz jest taka, żeby zacząć od małych kroków. Ludzie często oczekują tego, że starają się być i stają się zbyt wybredni. Zbyt wybredni w stosunku do ludzi, których chcą poznać, czyli tak jakby trzymają moment, kiedy właśnie uda im się pokonać tą swoją nieśmiałość, do momentu tego finalnego, kiedy już na przykład widzą miłość swojego życia, przepiękną kobietę albo faceta, nie? Albo jakiegoś wspaniałego człowieka, którego chcieliby poznać i wtedy dopiero próbują przełamać swoją nieśmiałość. A to niestety w większości przypadków się nie udaje. No dlaczego? No bo ponieważ nie jesteśmy wytrenowani, to jakby piłkarz rezygnował ze wszystkich treningów w swoim życiu i w meczu na Mistrzostwach Świata dopiero pierwszy raz kopnął piłkę. Niestety, no to się wtedy nie uda i małe ma szanse na to, żeby jakieś efekty osiągnąć. Więc jeśli ty nie chcesz być właśnie takim niemądrym piłkarzem, to który prawdopodobnie nigdy nie będzie miał szansy zagrać w tych mistrzostwach świata i tak samo przekładając to właśnie na tą naszą sytuację, jeśli nie chcesz być osobą, która no nawet nie będzie w ogóle miała szansy poznać kogoś fajnego, to musisz wcześniej trenować. I na czym ten trening może polegać? On może na przykład polegać na tym, że ty na początku postawisz sobie jakieś małe cele. Na przykład na pierwszy tydzień postawisz sobie cel, żeby codziennie porozmawiać z jakąś ilością osób. Ale ta rozmowa to nie musi być koniecznie od razu dwugodzinna po prostu konwersacja na wszystkie tematy. Zacznij od czegoś małego. W pierwszym tygodniu niech to będzie na przykład 30 osób, do których powiesz po prostu cześć. Idziesz sobie ulicą, mówisz cześć i przechodzisz dalej. Nawet nie reagujesz, po prostu idziesz dalej, nie zwracasz na tą sytuację uwagi, być może z kimś uda ci się więcej porozmawiać, ale wystarczy samo cześć, to już jest wtedy zaliczone. W drugim tygodniu możesz na przykład pójść o krok dalej i zapytać, która jest godzina. Która jest godzina, czyli 30 osób przez cały tydzień, możesz sobie to rozdzielić albo zrobić jednego dnia. Najlepiej rozdzielić sobie to po prostu po parę osób dziennie, zapytać, cześć, słuchaj, która jest godzina. Ktoś ci powie, godzina, dzięki. Nie ucz się, żeby mówić przepraszam, która jest godzina. To jest bardzo duży błąd, kiedy się kogoś poznaje.
poznaje i mówi się do jakiejś obcej osoby: przepraszam. Za co przepraszasz? Za co przepraszasz, że żyjesz? Nie bądź taką osobą właśnie, która przeprasza, że żyje. Przeprasza, że się odezwała na ulicy do kogoś. Nie używaj tego słowa. To nie jest ani kulturalne, to jest takie pozornie kulturalne, ale to jest tak naprawdę podkładanie się i uczenie się tego w życiu, że masz być osobą, która ciągle za coś przeprasza. Nie. Żyjesz na tej ziemi i masz pełne prawo do tego, tak jak inni ludzie, i masz prawo zapytać kogoś o godzinę, więc nie przepraszaj. Trzeci tydzień na przykład dla ciebie może być zapytanie kogoś, gdzie jest coś. Czyli na przykład podchodzisz do kogoś: cześć, słuchaj, szukam dworca głównego. Gdzie tutaj jest? Gdzie jest przystanek jakiś? Gdzie jest sklep z płytami? Czy może wiesz, gdzie jest galeria handlowa najbliższa? Gdzie jest najbliższy fryzjer? Gdzie jest najbliższy dentysta? Gdzie jest uniwersytet? I jeszcze jakaś inna rzecz. Możesz sobie podnosić poprzeczkę tutaj, starać się tą rozmowę już troszkę pociągnąć dalej. Natomiast gwarantuję ci, że po takich 3 tygodniach ta nieśmiałość zacznie powoli u ciebie znikać. Ona wynika w dużej części z tego, że po prostu na co dzień nie robisz takich rzeczy, nie poznajesz tych nowych ludzi, więc twój mózg nie miał szans się jeszcze przyzwyczaić do tego właśnie, że rozmawia z jakąś obcą osobą. Dlatego blokuje cię przed tym, dlatego tworzy w twojej głowie różne scenariusze, które nigdy nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Tak naprawdę nikt cię nie pobije, nie wyśmieje, ani nie powie ci spier i 3 kropeczki za to, że na przykład podejdziesz i z kimś zaczniesz rozmowę. Możesz sobie ten temat później rozwijać, zaczynać tą rozmowę dalej ciągnąć, zapytać kogoś, gdzie jest najlepsza restauracja na przykład, i zacząć rozmawiać o tym, a może wiesz, gdzie jest taka, jak ci się dziewczyna podoba, to powiedz: słuchaj, może mogę cię zaprosić do tej restauracji, daj mi swój numer i umówimy się, bo jestem teraz przez kilka dni w tym mieście. I możesz się umówić i tak to wygląda, to powinno być swobodne, nie staraj się kombinować, nie staraj się szukać jakichś wymyślonych tekstów czy czegoś takiego, bo zawsze będzie to wyglądać sztucznie, zawsze to będzie nienaturalne, będzie to coś, co ludzie wyczują od razu, że ty coś tam masz te teksty poukładane. Niech to będzie prostota, postaw na prostotę, a zobaczysz, że wtedy wyjdzie to naturalnie i ludzie też będą to postrzegać jako zupełnie normalną rzecz na luzie. A im więcej tego będziesz robić, tym więcej tego luzu będzie w tobie, nieśmiałość zacznie znikać i zacznie znikać również właśnie ten strach, lęk przed poznawaniem nowych ludzi. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Gdzie tych ludzi poznać? Gdzie tych ludzi poznawać? Gdzie spróbować nawiązać te relacje? Pierwszym miejscem są galerie handlowe, bo chodzą tam wszyscy. Wszyscy absolutnie ludzie chodzą do galerii handlowych, każdy się musi ubrać, a jako że te galerie powstały już kiedyś i wszystkie małe biznesy i sklepy z ubraniami praktycznie zostały po prostu wywalone z rynku i mamy do dyspozycji tylko te galerie handlowe, więc ludzie tam po prostu chodzą. I w tych galeriach jest każdy człowiek, więc możesz tam z ludźmi rozmawiać dowoli, możesz sobie chodzić w kółko i nie będzie to nigdy wyglądać dziwnie. Drugim miejscem są na przykład miejsca powiązane z twoim hobby albo z twoją pasją. Chcesz poznać ludzi, którzy na przykład interesują się muzyką czy tańcem, zapisz się na kurs tańca, poznasz tam z pewnością wiele osób. Możesz poznać ludzi na jakichś właśnie różnych kursach, kursach językowych, na kurs szydełkowania czy szycia, kurs pływania, czy na siłowni, po prostu w miejscach, które są związane z twoją jakąś pasją, czy z twoim hobby. Dlaczego to jest dobre? Ponieważ masz pewność wtedy, że człowiek, którego poznajesz, już ma coś wspólnego z tobą, już będziecie mieć wspólne tematy do rozmowy i będziecie mogli już dużo łatwiej wam się po prostu zacznie tą znajomość i później też są duże szanse, że ona się gdzieś dalej będzie toczyć, no bo macie wspólne jakieś cechy, a tak jest, że ludzie w ogóle zdanie, że przeciwieństwa się przyciągają, jest największą bzdurą w historii ludzkości. Absolutnie nie. Podobieństwa się przyciągają. Lubimy ludzi, którzy mają jakieś cechy wspólne z nami. Można się dopełniać w pewnych sprawach, ale nie może być przeciwieństwo. Człowiek, który jest na przykład komunistą, w życiu się nie dogada z człowiekiem, który jest wolnościowcem. Oni nigdy nie będą razem wychodzić na piwo i się lubić. Zawsze będą cię kłócić, będą się sprzeciwiać i nie będą lubić przebywać w swoim towarzystwie, więc tutaj, tak jak mówię, te właśnie wasze hobby mogą was razem połączyć i sprawić, że to jest, powstanie z tego jakaś przyjaźń, czy później może jakiś związek. Kolejna rzecz to są różnego rodzaju kluby, kawiarnie, restauracje, czyli miejsca, gdzie ludzie naturalnie przychodzą. Nie polecam ci klubów, dyskotek, czy jakichś barów do poznawania swojej drugiej połówki. Zauważyłem, że mało ludzi tam poznaje swoją drugą połówkę. Niestety ludzie, którzy tam przystoją, raczej są nastawieni na jakieś takie przelotne znajomości, więc tam raczej nie spotkasz miłości swojego życia. Są jakieś szanse, ale dużo mniejsze.
Natomiast na pewno jest to dobre miejsce do ćwiczenia, bo jest to miejsce głośne, gdzie jest duża energia i naturalnie ludzie tam jakoś ze sobą rozmawiają i ludzie siebie poznają, więc nie jest to nic dziwnego, nie będziesz się czuć głupio po prostu podchodząc do kogoś. Mogą to być też znajomości nawiązane przez internet. Internet teraz jest bardzo dobrym źródłem wiedzy. Postaraj się znaleźć jakieś portale, na przykład jeśli szukasz miłości, jest sympatia.pl w Polsce, jeśli w innym kraju, to też są takie lokalne portale. Sprawdź na początku, jaki to jest portal, bo ja zauważyłem na przykład, że jak sam kiedyś umawiałem się z dziewczynami, mieszkając w Polsce i na przykład na sympatii.pl zauważyłem, że są w miarę fajne dziewczyny, sporo fajnych dziewczyn tam poznałem, natomiast na przykład na portalu fotka.pl były same jakieś takie dresiary albo dzieciarnia, albo jakieś takie dziewczyny, nie znasz mnie, to mnie kurwa nie obgaduj i tego typu, no nie chcesz raczej z takimi ludźmi się spotykać, wulgarnymi i po prostu prostackimi, więc od razu wyselekcjonuj portal jakiś, na którym tych ludzi będziesz w stanie poznawać. I można poznać dużo osób, też nie nastawiaj się na to, że od razu osoba, do której napiszesz, czy którą się spotkasz, to musi być miłość twojego życia. Nie, może to być po prostu koleżanka, czy kolega, z którym nic między wami nie wyjdzie, ale na przykład ta osoba stanie się jakąś częścią twojego towarzystwa i na przykład kiedyś na jakiejś urodziny przyprowadzi twoją przyszłą żonę, czy twojego przyszłego męża. Miałem takie sytuacje, że właśnie poznałem kogoś przez internet i później ta dziewczyna, nie było między nami absolutnie żadnej chemii, ale fajnie nam się gadało, więc gdzieś tam później się spotykaliśmy w gronie znajomych i ona na przykład przyprowadziła dziewczynę, z którą ja później byłem przez rok czasu, nie? Jakąś swoją koleżankę, przyjaciółkę przyprowadziła przypadkiem, więc to jest dobra rzecz. Trzecia rzecz jest taka, żeby wybierać odpowiednich ludzi do swojego towarzystwa. Żeby od razu selekcjonować, już na etapie, jeśli kogoś poznajesz, selekcjonować tych ludzi i po prostu odcinać znajomości, które nie będą dobre w twoim życiu. Jakie to są znajomości? Na przykład ludzie, którzy za przeproszeniem zamulają. Zamulają tutaj, nie obrażając nikogo, ale są ludzie, którzy po prostu sprawiają, że twoja energia opada, że nic ci się nie chce, tacy negatywnie nastawieni, toksyczni. Toksyczni ludzie po prostu, którzy sprawiają, że twoje życie jest gorsze. Nie sprawiaj, żeby stawali się częścią twojego życia, no bo po co sobie to życie pogarszać? Druga rzecz jest taka, że mogą to być ludzie właśnie plujący jadem. Jeśli widzisz, że ktoś obgaduje swoich znajomych, swoją rodzinę czy innych ludzi cały czas, to duże szanse również, że ta osoba prędzej czy później zacznie obgadywać ciebie. Że później ta osoba będzie to samo robić w stosunku do ciebie. Jeśli już teraz ona swoich przyjaciół, znajomych czy rodzinę traktuje w ten sposób, to duże szanse, że ty później staniesz się kolejną taką osobą, więc od razu takich ludzi też odcinaj. Pamiętaj, że ludzie po prostu mają pewien swój sposób bycia. I jeśli ktoś na przykład innych ludzi obgaduje za ich plecami, to będzie to robił w stosunku do wielu osób, między innymi ciebie, prędzej czy później, bo coś mu się nie spodoba, czy coś mu będzie przeszkadzać i ty też będziesz wtedy przez tą osobę gdzieś tam obrabiany, nie? Czy obrabiana. Więc mam nadzieję, że te porady dzisiejsze ci się spodobały. Oczywiście zachęcam cię do subskrybowania naszego kanału i zachęcam cię również do dołączenia do społeczności Wyzwania 90 dni, bo tak naprawdę, jeśli chcesz poznać od razu dużą grupę ludzi, którzy będą pozytywnie nastawieni, którzy będą mieli fajne myślenie i będą również wspierać cię w dążeniu do twoich marzeń, do twoich celów, to właśnie znajdziesz obecnie, kiedy nagrywam ten film, jest ponad 1500 osób w grupie Wyzwania 90 dni w naszej społeczności, ludzi, którzy się wspierają, więc na pewno odnajdziesz tam ludzi, którzy no, staną się częścią twojego życia i będą to życie ulepszać, ubogacać, a nie ubogacać tak, jak kulturowo ubogacają się teraz Niemcy czy Francja. Dla nich karny, no nie powiem co. Natomiast, no więc zachęcam cię do subskrybowania naszego kanału, żebyś właśnie wszedł sobie na stronę wyzwanie90dni.pl, tam znajdziesz za darmo pierwsze 3 dni programu i też być może później będzie to jakiś bodziec, żebyś do tej naszej społeczności dołączył, żebyś rozpoczął swoje wyzwanie 90 dni. Więc ja na dzisiaj się z tobą żegnam, dziękuję ci bardzo za oglądnięcie tego filmu. Wrzuć łapkę w górę, bardzo nam pomożesz tutaj. No i trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!